Wiele firm po prostu się obawia, przekazując produkty, myśląc, że zostanie za to jakąś karę, że jakiś VAT ktoś naliczy. Nic z tych rzeczy nie jest prawdą. Można przekazywać, można odliczać. Mało tego, można nawet sprzedawać za kwotę o wiele mniejszą. Bardzo często też otrzymujemy produkt na fakturze za tak zwaną złotówkę. Wtedy jest to strata w firmie i wtedy jest to jeszcze łatwiejsze do odliczenia, ponieważ strata jest normalnością w firmie. Czasami są produkty, które się nie sprzedają. I zamiast, żeby leżały na magazynie i nie daj Boże, potem były utylizowane, zniszczone i jeszcze tworzyły jakieś inne rodzaje kłopoty, to lepiej je odsprzedać za o wiele mniejszą kwotę do jakiejś organizacji, która z tego skorzysta.